witaj w naszych skromnych progach. Cel depczą nam po piętach. Żyjemy jak nomadzi. No, sam rozumiesz. Trzymasz, kotku. Trzymaj się, Michael, zaraz będę. Daj to. Korporacyjni walą w nas z prawą drogą. Sieć, zaraz szlak trafi. Przywróć połączenie, już. Claire. Gówno mnie to obchodzi, musimy się znów podłączyć. Claire. Jezu, Michael. Co za dzień. Kilku naszych nie żyje. Chciałam kontaktować się z Duńczykiem, a... Co do... O nie. Nie, nie. Claire, tu prorok. Tylko mnie... Popatrz na te zmiany, Michael. To Sepit? Cel? To w ogóle człowiek? Straciliśmy tylu dobrych ludzi dla tego... mutanta? Słuchaj. To nie jest tylko kombinezon, Michael. Claire. Jesteśmy tu już 5 miesięcy. Asymetria sił z każdym dniem wypada coraz bardziej niekorzystnie. To miała być nasza Normandia. Zamiast tego chowamy się jak szczury. Tu szczkniemy, tam ukosimy, ale nie możemy zyskać przewagi. Nie możemy nabrać rozpędu. Ktoś musi przełamać nas. Major Lawrence Barnes. Prorok. Karl Rasch. Rasz, pamiętam cię. Nieruchomo, proszę. Rekombinowane DNA ludzkie. Sepidu? Syntetyczne. Niesamowite. Nie widzę cię na czujnikach. Daj spokój, Lore. Czego się spodziewałem? To ja stworzyłem twój skafander, drogi kolego. Nie dziw się, że mnie nie widzi. Claire ma rację. Wiesz, jeśli chodzi o ryzyko, to potężne narzędzie, ale jest bardzo niestabilne. Kapryśne. Powiedz, czy Michael wprowadził cię w nasze plany. Prowadzę go, jak wyruszył. Genialne, szefie. To rzuci cel na kolana. Jest dużo gorzej, niż możecie sobie wyobrazić. Mam wizję, migawki, że... Przeniesiemy walkę do korporacji cel. Wyłączymy te rozdzielenie energii i zakończymy. Bo cokolwiek robią, grozi unicestwieniem wszelkiego życia na Ziemi. Zapamiętaj to sobie. Wiesz, że to brzmi jak proroctwo. Ty tak specjalnie. Pasuje jak ulał. No, to chodźmy ocalić naszą rasę. Idziemy? No dobra. Idziemy. Uważaj na siebie, Michael. Jeszcze będę. Idziemy. Mówiłem ci, żebyś nie gadał o tych wizjach. A przynajmniej nie kłap dziobem o mnie i o niej. Roma 1. Mikrofon zablokował ci się na nadawaniu. Ups. Tędy. Proszę bardzo.